Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dla Was strój dnia, bardzo prosty, bardzo mój, troszeczkę jesienny, bo za oknem mamy jeszcze taką złotą polską jesień, z której trzeba korzystać, więc on nie jest jeszcze taki 10 swetrów na mnie, tylko jeden. Pewnie jeszcze na to coś założę. Strój w sumie chyba prosty, bazujący na takich bardzo podstawowych ciuchach, białym topie, jeansach i właśnie swetrze. Opowiadałam Wam ostatnio, jak bardzo, bardzo lubię swetry, więc w mojej kolekcji pojawił się kolejny, jeszcze jeden nowy. No i zostawiłam bardzo proste ciuszki razem i pokażę Wam, jak to wygląda. Najpierw makijaż. Makijaż prosty, to co u mnie, czyli Naked i tutaj na ustach Miss Sporty w kolorze 12 konturówka i błyszczyk na to. Paznokcie mam białe z Lovely, numer jest na dole jak zawsze. Dzisiaj mam loki, ostatnio coś często robię loki. Często pytacie je, czym je robię, więc robię je prostownicą i zajmuje mi to z rana 3 minuty, no bo jest poranna godzina jeszcze. Na sobie zegarek z Michaela Korsa, jak zwykle. Takie dwa małe pierścioneczki z Henemu. Moja gwiazdeczka z Lilu, tak delikatnie sobie tu wisi. I malutkie kolczyki z Primarka. Dalej mam na sobie właśnie mój nowy nabytek. To jest taki sweterek z Romui w takie geometryczne wzory i w kolorze czarno-białym, coś co ja bardzo lubię. I na sobie mam biały top. Często krzyczycie na mnie, a raczej zwracacie mi uwagę, że lepiej wyglądam w jasnych kolorach przy twarzy, więc dzisiaj zaszalałam i założyłam jasny kolor. Ten sweter jest właśnie o tyle fajny, że można do niego zakładać biały top, a nie koniecznie czarny, tak jak ja to często robię. Na dole mam jeansy takie marmurkowe z Primarka, chyba raz je Wam pokazywałam kiedyś, dawno w nich nie chodziłam. No i swoje standardowo buty z ćwiekami. Dobra, przechodzimy niżej. Także tak to się prezentuje na dole. Mam wrażenie, nie wiem jak Wy sądzicie, ale ja mam wrażenie, że ten sweter naprawdę robi robotę i właśnie proste jeansy i prosty top i już mamy stylizację gotową, także bardzo mi się ten sweter podoba. Bardzo jest milutki, a na dodatek jest tak gorący, że ja już jestem po prostu cała zgrzana, jedyny jego minus to to, że on nie ma kieszeni. No i tyle, tak to się prezentuje. Dajcie mi znać, a jeszcze zakładam oczywiście do tego moją torebkę z River Island. Także dajcie mi znać, jak Wam się to podobało i co sądzicie o takiej prostej, codziennej stylizacji. Czy nadaje się na jesień? Oczywiście tutaj z dekoltem coś zrobię, jak będę wychodzić. No i tyle. I pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.